Cześć moi drodzy, z tej strony Farel i witam w kolejnym odcinku z Żywych Trupów. Tak, zaczynamy sezon drugi. Jak widzicie, Farel się zmobilizował, gierkę zakupił, a teraz wy musicie się zmobilizować, zakasać rękawy bardzo wysoko, ponieważ jeżeli chcecie, żeby te odcinki pojawiały się codziennie, zostawcie 300 łapek pod odcinkiem i w następnym dniu pojawi się już kolejny. No to tyle na wstępie, żeby więcej nie przedłużać, zaczynamy. Poprzednio w Żywych Trupach. What's your name? You've been all by yourself through this? I know who you are, and I know you're a killer. Lee, did you have to kill those men? I hope you know what you're doing with her. No właśnie, tutaj Clementine uczyłem strzelać. Pamiętam, to ja pamiętam. Morris Crawford is the only place left in Savannah that still has people. That means it must be where my mom and dad are. Okay. Clementine! Clementine! A no właśnie, w tym momencie nas niestety ugryźli. Ugryzły zombiaki. A, ten psychol to był. Ups. I saw my parents. A i teraz najsmutniejszy wątek pierwszego sezonu. No i właśnie, czy ona go zastrzeliła? To jest pytanie. No, pokaż się. Ha, nie pokazali. To pewnie zastrzeliła. To co, jedziemy. Telltale Games Presents. Ze współpracy z Skybound Entertainment. To teraz w tym sezonie będziemy grali Clementine, tak? O ile dobrze rozumiem. No dobra, jesteśmy w jakimś lesie. Wszystko, co pozostało. Epizod pierwszy. Nice. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. I lecimy z tym sezonem. Omid, you can't be serious. Aha, mamy Omida. We are not doing that. Why not? Because. Come on, Krista. What's wrong with Omid? We're not calling our baby Omid. One of you is enough. Jeden wystarczy. Clementine, a little help here? Aha, ona jest w ciąży. Patrzcie, nowy system wybierania. Omid to dobre imię. A jeśli będzie dziewczynka? O, to jest dobre pytanie. Then we name her Krista. But I'm Krista. I don't want to call her Krista. That's just confusing. Że ona się zdecydowała na dziecko w takich czasach? How can you not care? You're not taking this seriously. I take everything seriously, especially little Omid's future. Keep talking, and you'll be sleeping in the rain tonight. Remember that time in Barstow? Vegas weekend? Why don't you, get cleaned up in the girls' room, Clem? I hope the sink works in there. I wouldn't count on it. Just be careful and make sure to keep track of your things. No dobra. Okej. No to lecimy. Ale ładna, taka fajna toaleta. Sterylna. I w ogóle. Hello? Czysta. Aha, mamy taki system sterowania tym razem. O, ktoś miał. Powiem wam. Zatwardzenie, że ten cały sedes urwało. Dobra, lecimy dalej. O, misiu! Śpi na kiblu? Co ty, misiu, tam robisz? W ogóle ona sobie chodzi z tym glockiem, on większy od niej. Bezbłędne. O, jest czyściutka toaleta. Aha, to samo do siebie mówisz na głos? Dobra. No to clean up róbmy. A, klikam na rączkę i wtedy się rączka myje. No dobra, spoko. No gębę masz upieprzoną trochę. Plecaczek, jaki fachowy, widzicie to?
co? No oby, aha, bierzemy pierw butelkę, dobra, czaję bazę. Pierw butelkę, później wodę, normalne. Co ja chciałem, z butelki do kranu nalać? Na odwrót. Na jak? Sierotko Marysiu, z pewnością teraz coś się tam wydarzy. Nie? To nie ta? Tutaj to spadło? Pod trzecią pojechało aż tak daleko? No nie wierzę w to, że to aż tak daleko się potoczyło. No i dobra, my ją podniesiemy, ona się nachyli i coś się wydarzy, czy nie? No. Ale żeś teraz zrobiła numer. Cicho. To nie była ta w ciąży. Przecież ty, Clementine, zostawiłaś tam Glocka. Plecak. I w ogóle. O. Na barana je wskakuj od razu. Dobra, jest. I see you. No. Get out of there. You're not fooling me. Kim jesteś? O. Come out now. Who are you? None of your business. Are you gonna hurt me? Only if you're stupid. Mhm. Get out here. To ładnie się zaczyna, kurczę, sezon drugi. To jakaś ta, Michon. Come on, let's see. Wszystko co mam, jak masz na imię? Jak masz na imię? What's your name? My name? Why do you care? I was just wondering. Stupid. No, głupie pytanie, naprawdę. That's it. Don't lie to me. I'll pop you. Give me what you got. I'm not screwing around. Come on. Idź sobie. Just walk away. Whatever. Ale gadka, co? Jak masz na imię? Idź sobie. Where'd you get it? I asked you a question. Nie twoja sprawa. None of your business. Krótka piłka, co? Krótka piłka. Junk, junk, junk. Look at all this junk. O, ktoś wchodzi. Omid pewnie. Why you ain't got nothing good? Not like the last people I got. They had all kinds of good shit. That was a good catch. Cicho. You ain't got nothing good. You're just a little fish. You gonna cry, little fish? W lustrze go zobaczy. 100%. This your daddy? What a bozo. Naprawdę Omid dostaje w 10 minucie filmu? Rozgrywki? Ja dziękuję, ale rzeźnia. Przecież jak ta wjedzie, to ją normalnie zakatrupi. I didn't mean to. Co jej wjechała? No to jednak dziecko dostanie imię Omid po ojcu, no nic nie zrobimy. Ja pierniczę, jaki sezon, mordo. Masakra. No ładnie.
żywe trupy. Mm-hmm. 16 miesięcy później. No jestem ciekaw, czy ona urodziła. Półtora roku później, czyli tak? 16 miesięcy? Krista, talk to me. Chyba nie ma dziecka. Nie widać. Clementa jednak już dorosła, nie? Troszeczkę. Look at this. It's pathetic. The wood's too wet to burn. It's more smoke than flame. W porządku, poczekam. We'll be eating this for breakfast. It's okay. I can wait. All we do is wait. And for what? No nic. Takie czasy lipne trochę. Tending a fire so you can cook and stay warm. It's something you have to be able to do, Clementine. Otherwise... Musimy być w ruchu. O, to będzie dobre. Dangerous. We need to keep moving. All we do, all we have ever done is move, but we never seem to get anywhere. I'm freezing. You think this is bad? Wait till we get up to Wellington, then talk to me about cold. To pocieszyła, co? We still have a couple hard months ahead of us. This rain will turn to sleet. Then ice, then snow. It won't be easy. Wellington jest bezpieczne? Is it safe there? Safer than here because of the cold, or so they say. We just need to keep moving north. Nie mają jakiegoś samochodu, gdzieś przemieścić się, coś tego? Z buta cały czas, tak trochę średnio, co? Chciałbym, żeby omit to był. Zróbmy coś takiego, wiesz, na uczuciach zagrajmy. Wiedziałem, że tak. Że tak zareaguje. A co to jest? Zając jakiś? Lis? Ryjówka? Kaczka? Takie same ma naklejki na plecaku jak na walkie talkie, nie? W pierwszym sezonie. O, jest Ellie. Znajdź zapalniczkę, rozpalić ognisko na nowo. Kenny. Dobra, idziemy rozpalić ognicho, co? O, patrzcie, jak Clementine się fajnie steruje. Tak, no. No okej, okay. Co powiesz, jak na to spojrzysz? Jarzy się? Jest żar? Aha, rysunek, zapalniczka. Rysunek, gdzie? Odpalamy rysunek normalnie. Przytrzymaj przycisk lewej myszy, aby zapalić zapalniczkę. Aha, i przeciągnąć. Dobra. Taki bajer w tym sezonie jest. Okej, okay, niech tak będzie. Zobaczymy. Jak nam to dalej pójdzie. Sterowanie takie troszeczkę poprawili. Fajnie. Better, but still not enough. The flames are too low. To trzeba jakiegoś chrustu nałupać. Pokaż, co tu masz napisane. Co to jest? Rejestracja, Kalifornia, North. No chyba nie. Tutaj, klocek.
This might burn. To jest jej... Aha, watolina. Watolina też się nie zapali? Too wet. O, coś tutaj jest. Nie? Źle? Dobra, przejdźmy się tędy. Clementine, jakieś takie dzisiaj masz troszeczkę ruchy. Aha, kłodę zebrałem, dobra. To teraz dajmy tu na ogień i kłodę podłóżmy. Spal kłodę. W ten sposób, nie zakumałem na początku. O! O! Zadyma. Zajebista miejscówka, co? W takim lesie stać. Palić ognicho. Kenny! A nie. I'm by myself. Bullshit. She's lying. Cut the shit, lady. It's just me. Odwróć ich uwagę. What the fuck? Krista, run! Dostała na dzban. To ładnie, to ładnie. Znaczy on dostał na dzban. A tak mi się wydawało po głosie, że to Kenny. Get the fuck over here. Kurde, zobaczymy. Woo! Ale zobacz, jaki unik zrobiłeś. Zombiak, pięknie. Cyk. Chodź, chamie. Masz na dzban. Elegancko. Uciekaj, Clem, uciekaj. Wow. Zostaw mnie w piucie. Dobra. Ku. A, o to tutaj chodzi. No spoko. Uuu, słone paluszki. Dawaj. Kapcia mu sprzedaj. Gdzie? Przecież ty kciuka nie masz. Puść to, wariacie. Nie, łap się drzewa. Nie robię sobie jaj. Dawaj. Patrz, no. Pa, zombiak go zje. Dawaj. Kopnij go w jaja. Dawaj, puszczaj, brzydki, puszczaj. Patrz no. Urwała się łapka, ja pierniczę. Dobra, zwód, w lewo. Dobra, Clementine, czekaj, teraz mu śpiwór ukradnij. Woo! Haha, na razie. Ty, mordo. Dobra, tego w łeb. Poszła. Z nurtem. Łap się czegoś, wariacie. Ale nie dość, że jej było zimno. Wyobraźcie sobie teraz tą sytuację. Jest jej zimno. I ona wpadła jeszcze do takiej wody. Max 4 stopnie, nie? Bo woda tak nie zamarza, 4, no, gdzieś taka. Z nurtem. Rewelacja. Interaktywna historia. Co ty nie powiesz? Jak co nie jeden nad Odrą tak skończył, nie? Na bani. Jak poszedł wędkować. No super, po prostu jest cudacznie w tym momencie. Hello? Tego się nie spodziewałem, że będzie krzyczeć i zombiaków do siebie przywoływać. Dobra, Clem, nie świruj.
Tylko iść, bo normalnie. Do tej łódeczki. Tam może coś znajdź. To jest łódka? Chyba łódka, nie? Coś byśmy sobie po prostu. Jakieś ognisko rozpalili, coś tego. Może będzie. Jakiś gościu tam jest. No dobra. Skoro tak, okej, wejdź tutaj. Albo spójrz na to. No, i co? O! Jednak jest ta małpka Chiquita. Malutka, dobrze. Dawaj, idziemy do góry. O, coś się ruszało. Weźmy od razu ten znak. Czy co to jest? Znak? Nie. Coś leży, jakiś trupek. Aha, w głowę dostał. No, zdarza się. Jak stawiali ten znak, uwaga, nie wiem, mocny nurt, to wbili mu w głowę przy okazji. Nie musiał w tym miejscu leżeć, co nie? Grób. To też ładnie. Spadniemy do dziury jakieś? Nie. Myślałem, że to jest taka zasadzka. No i dobra. Co się dzieje, Clementine? Tamtą ścieżką podążmy. Keep walking. Ścieżka. No i co teraz? Coś się rusza. Dobra, idziemy. Uwaga! Puma, uwaga! Co to jest? Obserwuj otoczenie. No dobra, będziemy obserwować otoczenie. Jestem ciekaw, co nas zaatakuje. Czy wąż? Czy jeż? No, przeskocz. Hok! No dawaj. Parkera, trenuj, mordo. Idziemy dalej. No i jesteśmy w ciemnej dupie. O! Coś idzie. Kuropatwa. Teraz drugiej wyskoczy, sprawdź coś. No. Co dalej? Dobra, jest coś. Pies Dingo. Bobik. Ej. It's okay, boy. It's okay. No, uspokój się. Piesu. Stój. Sprawdźcie proszę, gdzie jesteśmy. Pogłasz psa. Ostro. Cicho. Okay. You don't like that. Got it. Sorry. O? Piesu się boi czegoś. Czy nie? What's he doing? Hey, what'd you find, boy? O? Bobik złapał trop. Za Bobikiem, Clementine, za Bobikiem. Dobra, moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę dla Farela. Napiszcie w komentarzu: Omid, wróć, a przypnę Ci serce. Trzymajcie się, cześć!